Kamień filozoficzny. Legendarna substancja, której poszukiwują alchemicy od wieków. Dzięki niej można zmienić metale nieszlachetne w szlachetne, leczyć wszystkie choroby czy zapewnić wieczną młodość. Uważa się, że kamień filozoficzny mógł być powiązany z duchowym procesem, gdzie ołów, czyli prymitywna zwierzęca dusza, w wyniku przemiany stała się złotem, czyli oświeceniem. Na rozwój współczesnej nauki i filozofii ważny wpływ miały poszukiwania kamienia filozoficznego. Jego poszukiwania najprawdopodobniej zaczęły się w Egipcie i mogły mieć powiązania ze szmaragdową tablicą Hermesa Trismegistosa. W tekście tym znajduje się przekaz: to co jest powyżej jest jak to co jest poniżej. Zatrudnieni w egipskich świątyniach rzemieślnicy podejmowali próby tworzenia imitacji kamieni szlachetnych oraz cennych barwników. Posiadali specjalne umiejętności, które trzymali w sekrecie przed innymi. Ich nastawienie do materii zdradzało cechy mitologiczne. Uważali, że jest ona święta i ożywiona. Wolfram von Eschenbach w Percivalu twierdził, że święty Graal nie był kielichem, ale kamieniem najczystszego rodzaju, lepis exilis. Nazwa ta nie ma znaczenia, ale określenie lepis exilis pojawia się w micie o Aleksandrze Wielkim i tyczy się lichego kamienia, pochodzącego z raju na ziemi. Kamień ten przypominał ludzkie oko i był cięższy niż jakakolwiek ilość złota, jeśli jednak został posypany pyłem, stawał się lżejszy od piórka. Dzięki niemu Aleksander uczył się pokory, której nie posiadał Perceval. W chrześcijaństwie lichy kamień, czy też kamień filozoficzny, to kamień odrzuconym przez budowniczych, który stawał się kamieniem węgielnym. Wolfram w innej części Percivala przerównuje kamień do klejnotu, niczym szmaragdu, który zleciał z czoła Lucyfera w czasie wojny w niebie, a na ziemię został przyniesiony przez aniołów. Kamieniem filozoficznym mogła być perła, znajdująca się na czole indyjskiego boga Shiwy, która jest symbolem trzeciego oka, wewnętrznej mądrości. Lucyfer po utracie szmaragdu został zmuszony zamieszkać na ziemi, stając się uosobieniem zła. Kamień można było odzyskać dzięki akcie uzdrowienia, który przeprowadzali rycerze Graala. Kamień filozoficzny mógł być kamieniem zwymiotowanym przez Kronosa, który Gaja podała mu zamiast Zeusa. W mitologii greckiej spadł z nieba na góry Helikon. Wiele osób uważało, że czarny kamień, który został wmurowany w narożnik świątyni Kaba w Mekce, jest kamieniem filozoficznym. Według przekazu był to meteoryt. Dla Tomasza Zakwinu kamień ten był metaforą duszy dziewicy Marii, nazywanym kamieniem cnoty. Kamień filozoficzny nazywany był wśród alchemików bazyliczkiem, ponieważ powodował, że rtęń krzepła, zamieniając się w złoto. Salamandrą, ponieważ był niepalny. Kameleonem, ponieważ człowiek, który w niego się wpatrywał, widział grę zmiennych barw, tak zwany pawi ogon. Hermafrodytą, ponieważ wyrażał całość współistnienia sprzeczności, płci czy stanu skupienia. Kamień filozoficzny był jednością czterech żywiołów. Jego stworzenie zajmowało się wielu z tych filozofów. Arnold de Villanova, Raimundus Lullus czy Polak Michał Swędziwuj. Rzekomo udało się go stworzyć przez Nicolasa Flamela.